Dziś trening numer 1 z Olszyny. Pierwszy trening. Puszczamy ptaszki. Pogoda w miarę ładna. Godzina około 5:20, dokładnie nie patrzyłem. Teraz będziemy puszczać i zobaczymy, jak odejdą. Jak tam, kubki w miarę ok. Zapakowane dwie klateczki. Tutaj widać. O, puścimy, niech sobie wyjdą. I zobaczymy, jak będą startowały. No dawaj, 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 wszystkie. No widulko, bo zostaniesz, bo tamte już mocno w górę poszły. Dwie grupki widzę, się rozbiły. Jedne karpiaty poszły w prawo bardziej, z jednym czerwonym. A na drugiej połowa z białolotem. Ekstra. Ale już się zbiły w jedną bryłę. Ale zobaczymy, jak odejdą. Dość mocno cisną. No. Jeden tylko odstaje. Bo ten czerwony, co jest troszeczkę słabszy, ma skrzydła. Okej, ruszyły. Teraz zobaczymy. Dobra, ciśniemy do domu. Ptaszki wróciły. Równe 17 minut leciały. Już się obniżyły. Czysto po kierunku poszły. Równo po autostradzie. No. Teraz czekamy, aż troszeczkę zejdą, bo jeszcze siły mają. No, latać, latać jeszcze sobie troszeczkę, no. Wszystkie pocisnęły, dobra. No i tak wygląda kał. Jak rano były puszczane mutki, to znaczy przez całą noc. Jak widzimy, w miarę dobrze związany. No i teraz będziemy czyścić klatkę. No i wiadomo, na sam wieczór będziemy nasze orły znowu pakować. Jak widać, już jest rygor. Wydziubują to dechy. I skończyło się dobre. Teraz tylko szkolenie. Nie? Maluchy. Jak widzicie, koledzy, dojechaliśmy już. Idziemy puszczać ptaszki w forście. Mam nadzieję, że będzie dobre odejście. No, pogoda jest taka średniawa. Także umiarkowanie ciepło. Dzisiaj założyłem sobie bluzę. Troszeczkę było chłodniej. Ale już puszczamy młodeczki. Niech sobie lecą do domku. No dawaj, mistrzowie. Teraz zobaczymy, jak sobie poradzą. O, elegancko się wzbiły. Krążą, krążą. Coraz mocniej. Jeszcze chwilę, zanim na kierunek pójdą. No, trochę im się pomyliło, ale nie, wracają. No. No, już będą szły. Tak jest. Już idą. Już lecą nad autostradę. Dobra. W 21 minutach młotki nadleciały. Z tego, co widzę, trochę przebiły. Bo z kierunku żar przyszły, także wiatr faktycznie pociągnął je trochę do przodu. Kacz, 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 chodź maleńki, chodź, 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 chodź. No i ładują się, o to chodzi właśnie. Tam dziś kolejny trening. Mamy czwartek. Dziś będziemy lecieć z Kotbus Sud.
Stanąłem sobie jako markety, koło praktikera, Godbus. Bardzo ładna pogoda. Ptaszki będą wypuszczone. Już się nie ciepliwią, żeby polecieć. Zaraz otworzymy, żeby równo wystartowały. Tak i startują. Zaraz zobaczymy, jak się wzniosą. O, mocno, mocno odchodzę. No, zaraz chyba nawinkę zrobią. No. Jeszcze chwila. O, i na kierunek. Tak jest. No. I już idą. Parek szybko odeszł. Bardzo dobrze. Jeszcze trochę się tam pokręcą. Nie, już odeszły. Odeszły. Dobra, trzeba je gonić. Dzisiaj gołąbki zwyciężyły. Skodbus Sud. 43 km. Pół godziny równe. Może 31 minut leciały. Tak jak widać, dzisiaj dostały troszeczkę mocniejszą karmę, jak wróciły. Wczoraj też po południu dałem im więcej karmy i na koniec dosypywałem jeszcze diety. Skubały aż do dechy, teraz też widać, wszystko wyjadają. No. Gołąbki zdrowe, z tym nie jest. Całe do końca wydziobują. No, zobaczcie, jak młócą nasze młótki. Teraz wam pokażę, jak to zjedzą. To jest junior dwójka. Co dostaną nasze młótki. To są buraczki, marcheweczka zmiksowane, no, tarką starte. Do tego czosnek też starty i dodane ich troszeczkę drobnych nasionek. Zobaczcie, jak to wygląda. To oczywiście będziemy dawać naszym ptakom, tymczasem muszą wydziobać wszystko do dechy. Chodź maleńka, chodź mała. Warzywka. Surowe warzywa, normalnie starte, jest sok. No chodź. Gracko. Sobie dziobią. Kamarz zniknie do końca. Daliśmy im 1/3 posiłku. Teraz trochę warzyw. Zjedzą warzywa, to dostaną jeszcze trochę diety. Witajcie, koledzy hodowcy. Dzisiaj mamy przyjemność puścić młótki z Dissension. To jest 4 km od Rogozen. Mamy takie fajne miejsce, gdzie są właśnie solary. Tutaj same duże pole. I właśnie tutaj jest ta miejscowość, o której wspomniałem, i tam mieszkają przyjaciele moich rodziców. Tak jak widać, młótki już się nie cierpiły, bo chcą startować. Także startujemy już maluchy. Myślę, że już nie mogą się doczekać. No dawać. Teraz będziemy widzieć, jak fajnie odchodzą, bo tu jest dość sporo miejsca na to. Co w tym roku widzę, to one dość szybko i mocno startują. No i w sumie poszły jak na kierunek. Właśnie w tamtą stronę. Bardzo szybko, no ile. Nie zdążyły zrobić nawet kółka. Od razu cisną na kierunek.
A nie, jeszcze lekko zawrotka. A nie, już idą. Cisnę chyba na autostradę. Nie, jeszcze jedno kółeczko gdzieś tam zrobiły. I lecą, już złapały kierunek. Nie, jeszcze wracają. Jeszcze. Są mocne. Dobra, ptaszki już sobie wchodzą. Pokażę jeszcze co dzień, jak wygląda kał. Tak wygląda kał zdrowego gołąbka. Zobaczcie. Same zwinięte kulki. Jak pięknie. Wczoraj dostały miks warzywny z buraczka, dwóch marchewek i jednego czosnku. No, ale tak by to wyglądało. Dobra, lecimy do domu, bo widzę, że już odeszły, praktycznie ich nie widać, także odejście mają bardzo szybkie. Zobaczymy, ile będą leciały do domu. Kutki ochoczo jedzą, tak jak widać, wszystkie konie w boksach. No, dzisiaj fajniej widać było, że troszeczkę z boku przyszły. Prawie równo ze mną, idealnie. Ja dzisiaj pociskałem nieźle. No, także średnio gdzieś też im wyszło z 80 na godzinę. Powiem tak, no mutki jak siadły to od razu, dwa razy zagwizdałem, aż jakby spadały z nieba dosłownie, od razu na dechę. Od razu na dechę, tu jeszcze widać jakiegoś gołąbka przyprowadziły, to znaczy musiały gdzieś się zbić z jakąś grupą. No, zagwizdałem tylko 2-3 razy, powiedziałem chodź i bombardowały lot. Niektóre to dosłownie od razu już siadały na dechę. Także no jest bardzo dobrze. Dzisiaj około godziny 12 damy im wanienki, niech się wykąpią, bo troszeczkę widać musiały pociskać. Tak jak na wcześniejszym filmiku będziecie widzieć, bardzo mocny miały start. One praktycznie nie robią kółek, ile jedno. Odchodzą. Jeszcze troszeczkę zrobią jedno kółko, wzbiją się bardziej i już. Gospodowce też jedzą. I staruszki, wszystkie razem. Zaraz jak opróżnią do dechy cały karmnik, to im troszeczkę dosypie. Na razie muszą wydziobać wszystko. Później im trochę dosypie i zmienimy gryt na świeży. W tym roku żeśmy kupili 30 kg grytu. Dosłownie miesiąc, niecały miesiąc temu, pół miesiąca temu kupiłem 30 kg grytu. Wszystko po to, żeby miały świeży dostęp do grytu, do wszystkich minerałów, do wszystkiego co potrzebują. Dzisiaj w wodzie jest oczywiście zakwaszacz. Zakwaszacz firmy, nie będę mówił jakiej, plus witamina C. No, tak by to wyglądało. Nasze ptaszki wróciły elegancko. Dzisiaj miałem kontrolę, jak jechałem z ptakami, ale że bardzo dobrze rozmawiam po niemiecku, to spytałem o co chodzi, przedstawiłem, że to są moje gołąbki sportowe i nie było problemu, panowie od razu puścili, będzieli jechać, powodzenia w startach, także miejmy nadzieję, że młodzież w tym roku będzie ładnie leciała. Pokazać gryt. Połączyliśmy trzy rodzaje grytu z MM-ką razem z takim dodatkiem minerałowym. Troszeczkę to jest takie, no jak to MM-ka, nie? Niektórzy tak nie robią, mówią, że grytu się nie miesza, ale my pomieszaliśmy i to zdaje egzamin. Mutki elegancko były odchowane, tak samo teraz jak jedzą, są witalne, dostają praktycznie wszystko co potrzebują, nie? Także mam takie dwa 15-kilowe wiaderka jeszcze. Troszeczkę teraz pokażę, jak mutki jedzą właśnie ten grycik. Tutaj akurat jest jeden z późniaków. On jeszcze nie zaczął treningu. Pozostałe trenują. Dwie sztuki tylko tutaj jeszcze nie trenują, a reszta praktycznie lata. Musi udowadnić swoją wartość.
Jest 4:56, za 4 minutki wypuszczam ptaki, zobaczymy jak odejdą. Teraz tak jak widać, stanę w środku Lubenau. Jesteśmy koło marketu. To zaraz będziemy puszczać nasze ptaszki. Zobaczymy jak sobie poradzą. Dzisiaj 73,5 km z tej miejscowości do Gołębnika. Widać ptaszki już wypakowane, oczekują na start. Pogoda jest dobra, 5 rano, jest chłodno, fajnie, także się zdaje, że powinno być dobrze. No startować. Teraz zobaczymy jak się wzbiją. Chyba będą dwie grupy, czy zbiją się do jednej. Będą miały problem, bo są w środku miasta, ale o to chodzi. Mają ćwiczyć i tego. Trzymać się do grupy, zbijać. Tak jest. Jedna sztuka gdzieś biła. Nie wiem gdzie. O, ale już ciśnie tam za pozostałością. No, szybko odeszło. Tutaj jedna sztuka coś kręci, kręci, kręci. No, malutki. Ciśnij, ciśnij. Skoczył pierwszy gołąbek, 73 minuty, czyli średnia prędkość gdzieś 60 na godzinę. Chodź, 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 chodź. Widziałem, tam wcześniej wyskoczyły ptaki z tego, nad autostrady, ale dopiero pierwszy ląduje. Chodź, 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 chodź. O, jednak stara samiczka się wyrwała. Chodź, 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 chodź. Teraz zobaczymy jak następne. Są następne, grupka przyleciała po dwóch minutach. Widzę, jest białolot. Chodź, 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 chodź. No, widać, że jednak dzisiaj trening siłowy troszeczkę pociągnęły. Chodź, 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 chodź. Chodź, maleńki. No, pierwsze co do wody. No, trochę kilometrów machnęły. Chodź, 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 chodź. Tego co widzę, to wszystko mocniejsze, czyli większe, większe ptaki siadają. Chodź, 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 maleńki, chodź. Nie wolno schodzić, no. Chodzimy do wlotu, chodzimy ładnie. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Czekamy na następne ptaszki. 30 parę stopni na zewnątrz. Rano udało się, ptaszki przyszły. 73,5 km w linii prostej. Nie tak jak niektórzy sobie liczą, że 16 czy tam 20, 50 km wywiozą i gdzieś tam jeżdżą zygzakami. Tylko faktycznie 73,5 km w linii prostej. Tak jak widać, zobaczcie jak teraz wyglądają ptaszki po zrobieniu tej odległości. Czy widać, żeby one były jakoś specjalnie zmęczone?
No może ten jeden, co tutaj jest, siwek, bo on faktycznie ostatni przyszedł, to walno kilometrów. Musiał pójść gdzieś daleko. Ale pozostałych ptaszkach nie widać. Zobaczmy, jaki radosny jest. Ten czerwony, co myślałem, że ma problem ze skrzydłami, on faktycznie zasuwa skubami. Jakoś dziwnie mu odstają te skrzydła, ale nie wpływa to na to, że jednak lata dobrze. No teraz będą się kąpać, bo jest dość gorąco. Teraz, żeby mięśnie odpoczęły w takiej odległości, mają kąpiel. Mamy piątek wieczór, a jak widać kał z rana. Sprzątamy kropeczki. Tam środa, 13 lipca. Zaczynamy pakować wieczorem łódki jak codziennie. Tak. Dzisiaj z powrotem za reżysera jest Ala. Filmuje, tak? Idziemy. Tak jak co. Cześć kolego. Jeszcze
6.03.